Dawaj. Tak, chyba, że sobie ta rana wróci jeszcze. Dobra! To miało być, powiem wam, granulowane. Możeśmy dopłacali specjalnie, żeby to się lepiej woziło. A może to takie jest? No zobaczymy, co to wyjdzie. No, to jest takie samo, kurwa, trochę jak było. Będzie musiał wszystko się zawieszać. Idzie. Jedzie jeszcze trochę do przodu. Jeszcze trochę. O, tak się. Kurwa, to zawiesiło się trochę. Wielkie kawały jak chuj. No lampa dzisiaj, ale dobrze. Niech grzeje, niech suszy. Tu wreszcie trzeba tegoś wielmożnego pana ogarnąć. Trzeba odpalić w końcu dmuchawę. Przyszykowałem sobie już rusztowanie, przystawiłem sobie już przyczepę tak jak powinna być. Wiecie, po rusztowaniu to przynajmniej troszeczkę szybciej pójdzie i bezpieczniej niż się kurwa bawić jakiegoś kamikadze na tej drabinie. I gitara. Przywieźli to wapno, miało być dwie łódki. Ale wkurwili mnie niemiłosiernie, bo przywieźli takie samo wapno jak rok temu, czyli kurwa mokre, niestety. A zamawialiśmy suche, miało być granulowane. No i wiadomo, droższe, nie? Było. Ja miałem kasę, wszystko ładnie przyszykowane, bo wiecie, wolałem już kurde to suche, żeby się nie pierdzielić z tym wszystkim. Bo miało być po 1000 zł za łódkę, 24 tony. Wiadomo, z tego więcej to jest 90% to chyba transportu, nie no, może 90, nie, jakieś 70 to jest transport, reszta to tam jest wiadomo wapno, ale no bez kitu, no przyjechało, zresztą widzieliście sami, jak już tylko otworzył, mówię, panie, to nie jest kurwa to wapno, nie, to jest to, kurwa, później on pół godziny młotem nawalał, żeby to w ogóle z ciężarówki spadło. I ja mówię, nie no, tak się nie będziemy bawić, zadzwoniłem do ojca, ojciec zadzwonił do tego kierownika, to tamto, ja, ojciec mówi, albo mówi, chce tam, to zabieraj tam z powrotem, a więcej niż 700 zł za to, mówię, nie damy. No i tam nawet jak przez telefon gadali, to tak było słychać, że to wiesz, to już na końcówkę, to już to takie chujowe było, mokre, no to mówię, kurwa, to mogli zadzwonić, wiecie, daliby wcześniej znać, to my byśmy się zastanowili, czy bierzemy, bo wiecie, to mokre to jest ciężko, kurwa, czymś rozwieźć. Najlepiej rozrzutnik, jakby jest talerzowy, jakiś ładnie, to wtedy adaptery rozwalą, to rozrzuci, jest git. A piastem to tak łatwo nie idzie. A pożyczyłem piasta, bo mówię, kurwa, są dwa ciągniki, to se moment to sam rozwiozę. Więc nie po to też mówię, takie wapno brałem, a mówię, tak to żeśmy godzinę stracili, bo czekaliśmy, zanim oni się tam wszyscy dogadają. No i finalnie pojechało, za 700 gościowi dałem, gościu pojechał. No i może w poniedziałek powiedział, że jak w niedzielę by to mieli zrobione i to by przeszło, no to wtedy w poniedziałek, jak on by może w kolejce się szybciej ustawił, no to może by trochę suchsze mi przywiózł. To wtedy powiedział, że za 800. Mówię, kurwa, no to jak będzie suchsze, to możesz przywieźć. Ale jak ma być gnój, bo on dzisiaj by jeszcze drugą powiedział, że może przywieźć, ale będzie mokrzejsza niż to. No to ja dziękuję za takie mokre, nie? Zobaczymy, może to coś trochę jeszcze przeschnie, ale pół ciężarówki to są takie bryły, niektóre były takie, zresztą widzieliście gdzieś to na poprzednich vlogach, jak to wyglądało. Dobra, bez zbędnego, ja wchodzę i słuchajcie, ogarniamy dalej, także no niestety, denerwują mnie codziennie, wszystko mnie denerwuje, no nic nie poradzimy. Tak to niestety to jest, jak nie tu idzie, to tu po następnej rzeczy też nie. No troszeczkę słabo. Szkoda, że tak wyszło, bo mówię, no cieszyłem się, że mówię, fajnie, suche wapno w końcu przywiezione będzie, sobie rozwalimy ładnie po 5 ton na hektar, a tak to wiecie, jak to się rozwala. Te grudy moment rozwalić, to na pole poleci, zanim to się rozłoży w ziemi, no to tak.
2 na 10 to wygląda, nie? Opa, to. Na razie wiecie, to jest też przyczepa, to spoko, bo będzie można tym pomanewrować. Byleby teraz tak, dociąć dziurę, a więc no dobrze, jakby było stabilnie, no bo z boszem operować na takiej wysokości to tak trochę 2 na 10. Będziemy musieli te wszystkie rusztowania sobie przesunąć, bo się tu nie zmieści. Zaraz sobie weźmiemy GoPro. Bo chyba z perspektywki to tak będzie 2 na 10 i to mnie słychać. Jeszcze rozkręciłem jedno rusztowanie, bo będzie mało kółka, podkręcałem. Wejdzie, ale stoi stywniutko. Chyba, że tu po prostu jest takie wcięcie duże. Być może, że... Ale to sobie dobijemy. Odkręciłem kółka, mówię, kurde, ja wolę takie stabilniejsze i tak na przyczepie dałem. Dzięki temu wyżej. Czekaj, teraz by dobrze było dać to. To jest takie, kurne, krzywawe. Myślałem, żeby dać je może na dół. Ale to chyba nie będzie mi robiło. Słuchajcie, różnicy, tak mi się wydaje, bo to jest to dolne, wiecie, na którym są kółeczka. Ja się zastanawiam, jakie to jest wielkościowo, ale raczej wszystkie są takie same. To może być jedynie bardziej rozlatane, ale... Lepiej to się kolibie wyżej niż od samego dołu. Jeszcze jedno. A musi być, bo... Czekajcie, jakbym stanął na tym schod... No nie, będzie za mocno do góry. Trzeba jeszcze jedno wrzucić. Uff. Oj, nie chciałbym silosu dotknąć. Tak wybaczcie, że bez koszulki chodzę, ale... Szkurna to jest. Upał nie do wytrzymania. A przy okazji człowiek się trochę opoli. Bo w ogóle wiedzieć, jak to jest zawsze, jak jest pogoda teraz, to już później może na wakacje nic ciekawego nie być. No, tata przyjechał, to akurat się go zapytam, czy
jeszcze wyżej czy nie, ale chyba to... Ajajaj, polóweczka moja. Ważne, że jeszcze z nami jest. A jak idzie? Ciężko musisz. Musimy wyciągnąć i razem wsadzić. No ja bym miał. Musimy przełożyć, ja sobie muszę wejść. Dobra. To będzie większa. No to bardzo dobrze, to nie w tą stronę wywijaliśmy te kurwa drogi. No ale dobrze, bo też musi najść. To po co, wiesz co, wymierzmy może. No to możemy głębiej wpuścić, o to nawet jest uchwyt oryginalny. Fajnie, to jest zajebiste. Bo tam to włożysz i będzie tylko co na uchwyt, nie? Mhm. A trzeba będzie pewnie odciąć na śrubę. Ile pijałeś miarę? Tu była gdzieś, czekaj, na przyczepie miałem, kurwa. Tu jest. Tam było 3,5 chyba tego całego. To by nawet zrobił. Ja patrzyłem, to chyba jakbyśmy to wywalili. Od góry, tak? Trzymaj tam od tego. Ile 3,5? 3,5 gdzieś, no. No ale tu do tego, wiesz, to jest do zjechania, do jak lej się zaczyna, nie? Tak, tak. No to akurat jest to 3,5. I brakuje tu 1,30 m jeszcze do około. Ile jej ten? 4,40. No to jest 1,10 m, ta, to, a ta długa? Ale wiesz, no ta akurat pasuje, nie? No pasuje, no ale teraz trzeba będzie tu pewnie którą ściąć wtedy, nie? Bo tu będzie brakowało aż 40-50 cm do... do tamtej rury. No i wtedy to będzie taki jeden stały element zrobimy, żeby se z silosu wisiał, a tu nadal będziemy podczepiać pod dmuchawę.
Dobra, może popuści. Puść. Jeszcze? Poczekaj, inaczej wyjmę tę cegłę. Ty, ale dobrze jest, bo już jesteś na środku. Cofnij trochę, wyjmę cegłę. No, to cofnąć, a? Dobra, i teraz daj do przodu. Jeszcze. Czekaj, jeszcze kawałek. Dobra. No ja ci powiem, że nie wiem, czy... nie no, za mocno teraz nie, dobrze jest. Powietrze się nie w tą stronę, wir był, nie? On powietrze zasysał, kurwa, z tego. No a teraz... Tak jak on na odwrocie to wyciągnął. Kurwa, luks. Akurat 5 minutek zostało na GoPro do pełnej karty. Czwartej już. Ja nie wiem, kiedy ja znowu to obrobię. Będę po prostu po krótkich obrabiał, po 15-20 minut i to będziemy przychodzić. Byłem ponagrywać dronem, bo jechaliśmy tylko obciąć
jeden zbiornik jeszcze nakosić, ale mi się wydaje, że jeszcze z jeden trzeba, bo na słomę to widać, że tego będzie jeszcze mało. Silos działa, a tu już jak widzicie jesteśmy pod domkiem. Stało mi 6 minut w dronie, więc to tam luzik, nie powinno być problemu. Ale powiem wam, piękny, piękny naprawdę zachód słońca. Czekajcie, teraz jestem na trybie filmowania, ale włączymy, znaczy fotografowania, ale teraz sobie włączymy. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj na droniku widać. A zaraz zobaczymy, czy już co tutaj się, słuchajcie. Low battery, dobra, 5 minut zostało. On jest tam w powietrzu, widzę go. O, to coś tu przy kombajnie jeszcze grzebie. O, silosek ładnie widać. Przyczepka jest, trzeba zrobić teraz syp i będzie grało i buczało. Dobra, słuchajcie, lecimy tu do mnie. Słuchajcie, obrócę się. Co na normalno? O, jeszcze mam też słaby już. Czekajcie, wyłączę sobie to poczwórne, bo jest masakra. O. Do mnie moja deska. Mogę lądować? Mogę. Dobra. Pasuje robota. Do góry dronik. Witam serdecznie. O, proszę bardzo, sumsiot wyjżdża. Ale już taka, powiem wam, rosa. Wchodzimy też już na ostatni taki jeden zbiorniczek. Dobra, niech on sobie chwilę pochodzi. Także co, na dzisiaj to by było tyle. O, już się bałem, że zgubiłem to. Na drona obejmę. Także na dzisiaj tyle. Ważne, że silo schodzi. Wszystko, gitara siema. Dmuchała naprawdę fajnie, podaje. Zobaczymy, jak to będzie. Jak będziemy sypać cały czas full, ale to widziałem, że naprawdę bardzo szybko, więc rozładunek takiej przyczepy i no, żebym tylko nadążył, bo chyba w małej to zrobiłem, bo tam i będzie lepiej manewrować. I w ogóle, a jutro pojedziemy z pszenicą. Pszenica po 760. Ale jeszcze jutro pojadę zmierzyć jej parametry, tak z ciekawości, bo sprzedajemy ją na paszówkę, jak to zawsze, bo mamy takiego zaufanego odbiorcę, ale powiem wam, że pojadę jutro z cichym i sprawdzę sobie parametry po prostu w przężycie i bardziej w pszenicy, bo pszenica idzie na sprzedaż, przężyte to mnie tam nie obchodzi, bo jest paszowe, więc tak po prostu z czystej ciekawości, czy jakieś parametry ono miało, bo wyglądało dosyć dobrze. Więc no to już tylko i wyłącznie pokażę na parametrach. Także ja dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do jutra. Jutro będziemy sobie działać dalej. No i jeszcze wróciliśmy do domu i tak nam, kurde, coś pukało, stukało. Miałem zacząć czyścić z tyłu, ale kurde, tata zauważył, że jedna śrubka się tu odkręciła od bębnów i ją trochę wygięło. Więc idziemy to podprostować, bo udało się na całe szczęście wyciągnąć. Tą drugą trochę się gwint zjechał, ale może dopasujemy jedną, a jak znajdziemy, no to najlepiej by było dwie. Tam nie szło tego wyprostować, więc trzeba to ogarnąć. Tu już trochę ciemnawą, już mówię, nie biorę GoPro, bo i tak tam zostało 2 minuty, więc zaraz mi się pewnie wyłączy, ale będzie ok. Teraz no, o, tu zobaczcie, trochę gwintu uwaliło, ale to tam powinno, no właśnie. Tam musi, kurde, się wkręcić, bo tam od góry też jest takie samo jak tutaj, nie? Żeby to całą tą deskę objęło. Ale no, miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Jak nie, to się jeszcze jutro dokupi, muszę poczyścić, bo kłosownik tam to wszystko trochę jest zawalone. O, tak wygląda silos i tak piękny wieczorek jest. Także trzymajcie się z fartem. Do jutra, cześć.